Witam Was serdecznie, moi kochani, w holu zakupowym. Jest to hol z miesiąca marca, ale rzeczy jest bardzo mało do pokazania. Natomiast myślę, że no, z ciekawością sobie pooglądacie, szczególnie drogie XL-ki, jak można sobie fajnie, w tani sposób kupić kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, którą mam na sobie, koszulka, za którą dałam 35 zł w chińskim sklepie. Ma taką fakturę podobną do jeansu, natomiast jest, jak widzicie, rozciągliwa. Bardzo fajnie wygląda do spodni. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest maskotka. Nie mogłam się oprzeć. Słuchajcie, pokazuję Wam kota z Polanicy. Byłam, no, wróżka wariatka na obiedzie w Polanicy. No, a po drodze odwiedziłam oczywiście rodzinę. Polanica jest 20 km dalej, więc trudno było nie skoczyć i nie zjeść pysznego placka po węgiersku w jednej knajpce. Polskie smaki, od razu polecam. Natomiast taki kot był za 25 zł, po prostu ręcznie robiony, handmade by Poland, cudny. I teraz mam na łóżku miśki, czyli ja, czyli mój partner i nasz kot. Także tak. Słuchajcie, dwie fajne piżamki w chińskim sklepie w łasku, jakby ktoś chciał. Pierwsza, one są w panterkę. Ja może nie za bardzo lubię wzór panterki, ale są z takiego bardzo jedwabistego materiału. Oczywiście koło jedwabiu to leżało po prostu, ale na lato będzie fajnie, bo to taki chłodny materiał. I pierwsza jest zwyczajna, z krótkimi rękawkami. Fajnie wykończona na, wykończona na końcu, ale właśnie tak, dlatego że z taką a la falbaneczką, rozszerzana ku dołowi. Bardzo fajna rzecz. I druga w podobnym stylu, czyli panterkowy wzór, trudno, nie było innego wzoru, ale na ramionczka, bardzo fajna koszulka do spania, również wykończona takim overlockiem, tak, i robi taką fajną falbankę. I oprócz tych piżamek tylko dwie bluzki do pokazania, ja tu mam je złożone, jedna jest z Pepco, tutaj mamy taką różową, zwykłą koszulkę, t-shirt, ale ja lubię, jak są takie lekko profilowane, czyli ma tutaj wstawki, jak widzicie, szef idzie szerszy dół, więc ona będzie bardzo się fajnie układała na fryzurze, na figurze, bo nada wcięcia po prostu, a różowy ostatnio mnie prześladuje, sama siebie prześladuje kolorem różowym. I druga również, słuchajcie, różowa. Ale jest to koszulka do spania z Pepco. Bardzo uważam fajna, długa, nie może taka milutka jak tamte z Chińczyka, natomiast bawełna zawsze w modzie. Kupiłam również kilka bambusowych majteczek, których Wam nie będę pokazywać, ale również ten śliski materiał, który naprawdę jest fajny. I różnego rodzaju wzory, tak, czyli no, taka wymiana wiosenna, wymiana garderoby, stare rzeczy są koszowane, denkowane i wyrzucane, nowe zakupiłam. Także jak widzicie, hol jest niewielki, kilka przydatnych rzeczy i jedna po prostu urocza kocia, którą uwielbiam. W tym miesiącu po prostu nie miałam takiego jakiegoś parcia na chodzenie po sklepach i dlatego tak niewiele tego wyszło. Oczywiście zapraszam do tego, żebyście oglądały ten kanał. Jest to kanał różnoraki, i magiczny, i niemagiczny. Sama jestem XL-ką, wykorzystuję tę możliwość, żeby Wam pokazać, jak można fajne ciuchy za niewielkie pieniądze, wcale nie za te powyżej 100 w sieciówkach, kupować dla siebie na szersze, większe troszkę dziewczyny i osoby. I to nie muszą być rzeczy bardzo takie stonowane i bardzo takie właściwe. Dobrze, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Moje kochane, jeszcze dogrywka filmu pod tytułem Haul. Kupiłam sobie wczoraj, i o niej całkiem zapomniałam, taką oto złoto-błyszczącą dzienną torebkę. Co lubię w torebkach? Bardzo fajny kształt, wygląda troszkę jak sakiewka. Ma długi sznurek, czyli w momencie, kiedy po prostu biegam i biegnę, to przepasuję się tą torebką i biegam. Szerokie dno, które można postawić, dlatego więcej się w niej mieści, chociaż wcale nie jest duża.
Ta kieszonka, która nie jest użyteczna. Kieszonka, która jest bardzo użyteczna z tyłu torby na klucze musi być. W środku jasna, może nic szczególnego. Kieszonka na drobiazgi. Moim drobiazgiem jest, tada, szminka. I w środku... Nie będę przeklinać jedną ręką. Jasny środek, w którym wszystko łatwo znaleźć, miejsce na coś bardzo ważnego, klucze, portfel, notesik, torebka dodatkowa, miejsce na telefon, a w zasadzie jedna duża komora z dodatkowymi kieszonkami tutaj, na jakieś drobiazgowe rzeczy, natomiast ja lubię jedną komorę, bo mi się wtedy łatwo szuka. Także taka oto jeszcze właśnie no-name'owa torebeczka jest moją własnością, z której się bardzo cieszę.